Mogę wyruszać w zasadzie. Twierdza nie zdoła się utrzymać. Obrońcy są rozproszeni i uciekają przed hordami Asmodana, które napływają z krateru Arreat. Jeżeli twierdza upadnie, Asmodan zdobędzie czarny kamień dusz, a wtedy dla świata nie będzie już nadziei. Twierdza nie upadnie. Muszę zebrać obrońców. Zapal ognie sygnałowe i pokaż żołnierzom, że nie zostali jeszcze pokonani. Przybył ratunek! Ruszaj! Jesteś potrzebna na dole. Ja ich tu zatrzymam. Tyrael nie zawiedzie tych ludzi. Czarny kamień dusz robi się coraz bardziej gorący. Opiera się. Oni szepczą do mnie z jego wnętrza. Uwięzione demony chcą się wydostać. Tylko ty możesz je utrzymać w środku, córko. To wielki ciężar, ale los świata spoczywa w twoich rękach. Ktoś musi rozpalić ognie sygnałowe. Słyszeliście rozkazy anioła? Niech zabrzmi zew! Twierdza bastionu nie upadnie! Piekło was zniszczy! Piekło niczni piechurzy to mięso armatnie piekielnych armii. Władcy trzymają ich krótko, posyłają na pierwszą linię w większości bitew. Sami piechurzy natomiast cieszą się na każdą okazję, która pozwala im zaprezentować uwielbienie przemocy. W istocie demony te często atakują nawet siebie nawzajem, jeśli tylko pozostawi się je samopas. Widzieliśmy ogień sygnałowy. Musimy zapalić pozostałe, ale wokół gromadzą się demony. Wracaj do twierdzy. Nie, muszę bronić murów. Cóż za potężny... Asmodan powołał do życia skrzydlate podmioty po tym, jak tysiące lat temu niemal zginął z rąk Tyraela podczas bitwy. Anioły wykorzystały wówczas przewagę, jaką dawały im wspaniałe, świetliste skrzydła, by wyprowadzić w pole demoniczne zastępy i dopaść ich dowódcę. Rozsierdzony porażką Asmodan przystąpił do płodzenia skrzydlatych demonów, które byłyby w stanie roznieść anioły na strzępy. Sługi, twierdza bastionu lada chwila upadnie. Liczni z was oddani już chłeptaniu ludzkiej krwi i pożeraniu mięsa. Lecz niech ucztowanie was nie spowolni. Chcę mieć tę twierdzę i jej dowódcę przed świtem. Reszta świata będzie moja wkrótce potem. Nadzieję, że demoniczni nosiciele piekieł to jedynie fikcja. Koszmar zrodzony w strapionych umysłach mych przodków.
Trudno wyobrazić sobie bowiem demona, wysokiego jak zamkowa wieża, który potrafi wysyłać niezliczone rzesze sług z otchłani piekła. Zaprawdę, jeśli takowe monstrum istnieje, czeka nas zagłada. Drżyj przed potęgą Zakarum! Podobno jesteś najlepszą z najlepszych! Walczyć u twego boku. Nasza zasłużona nagroda! Ta bohaterka jest potężna! Te draństwa nie mają z nią żadnych szans! Wspaniale się rozwijasz! Tylu martwych. Yeah.
wkrótce! Wszyscy zginiemy! Wielcy Golgorowie to równie wielki wymysł. W folklorze występują jako synowie niesławnego demona, który w gniewie po pokonaniu najwyższych złych w trakcie mrocznego wygnania zdemolował piekło. Gdybym za każdą z takich opowieści dostawał złotą monetę, byłbym teraz doprawdy bogatym człowiekiem. Dobrze cię widzieć, bohaterko. Więc to ty stwarzasz problemy. Walcz i tak nie obronisz przede mną kamienia dusz. Co to było do diabła? Puste słowa. Widzieliśmy ognie, które rozpaliłaś. Strach nas opuścił. Katapulty spustoszyłyby szeregi Asmodana, ale nie możemy ich wznieść, bo na murach roi się od demonów. Niech twoi ludzie strzegą murów. Ja podniosę katapulty. Ponuro tu, ale widywaliśmy gorsze rzeczy. Dzięki, niech będą niebiosom, że tu jesteś. Zostało nas tylko czterech. Czekamy na posiłki. Sęk w tym, że winda nie działa. Przez to bagno na dole nie widać dlaczego. Co znowu? Kapitanie, tych demonów jest więcej! Co mamy robić? Szeregowy, chyba nie uważaliście na szkoleniu, skoro nie wiecie, za który koniec trzyma się miecz. Albo my ich, albo oni was! Winda znowu działa. Wytrzymajcie, chłopaki. Posiłki są w drodze. Demony. Szykujcie się, żołnierze. Zwycięstwo! Zginęlibyśmy bez twojej pomocy. To zaszczyt walczyć u twego boku. To kapitan Hale z zachodniej marchi. Wygrał już setki bitew skazanych na porażkę. Podobno król zagroził oskarżeniem o zdradę, żeby zmusić go do powrotu do domu po awans. Mało gniewu.
gądła udręki może i przypominają wielkie skorpiony, lecz w rzeczywistości to złączone fragmenty... Powracają! Szykujcie się! Wielu zginęło, kiedy broniliśmy górnych obwarów. Oddali życie w obronie innych. Nie ma szlachetniejszej śmierci. Wiem, ale zastanawiam się, czy nie czekali na posiłki, które nigdy nie nadeszły. Pewnie ty rozpaliłaś ognie sygnałowe. Pomóż mi uwolnić rekrutów, żeby mogli podnieść katapultę. Tutaj! Doskonale! Musimy bronić rekrutów, kiedy będą podnosić katapultę.
dzięki ogniom i katapultom ostrzeliwującym pole bitwy, twierdza bastionu ma szansę się utrzymać. Dałaś nam nadzieję. Dziękuję. Zginiemy! Ratujcie się! Zwiadowcy donoszą, że w każdej chwili może się tutaj pojawić więcej tych plugawych demonów! Musisz chronić żołnierzy! Platforma zostanie podniesiona szybciej, jeżeli nie będziemy tracić ludzi! Ponury żart, że zamieć skrywa przed nami nadciągające armie piekła. Na wojnie to zwycięzca decyduje o tym, co jest uczciwe. Jesteś tutaj sam, poruczniku? Oczywiście, że jestem sam, do cholery! Wszyscy inni sobie poumierali, ale prędzej mnie szlak trafi, niż opuszczę posterunek! Przydaj się do czegoś i zakręć kołowrotem! Ach,
przerywać, ale myślałem, że przyszłaś tutaj, by pomóc podnieść katapulty. Nie sądziłem, że będziesz podziwiać cholerne widoki! Potrzeba mi więcej gniewu. Gotowe. Słuchaj, obiecałem kapitanowi Hale'owi, że będę nad sobą panował. Wyświadcz mi przysługę i nie mów, że na ciebie krzyczałem, dobra? Wracam do miasta. Gdy ty zabawiałaś się z katapultami, moje demony dostały się do zamku. Kiedy... Demony Asmodana zrobiły ogromny wyłom w murze i wchodzą w głąb twierdzy. Jeżeli nie zostanie zamknięty, jesteśmy przegrani. Więc zamknę go. Demony są w twierdzy! Przybywają z otchłani! Do broni! Do broni! Gdy ludzie jest, pytałbym, czy dobrze się czujesz. Trudno to. Rozpruwacze dusz to wrogowie wszystkiego, co żywe. Stworzenia owe zrodzone są z nieskończonej zawiści, która rozpala piekło. Szybkie i zwinne rozpruwacze pokonują dystans dzielący je od zdobyczy, czepiając się jej jęzorami i wskakując na ofiarę. Gdy już to zrobią, nie da się ich odgonić, bowiem od razu zaczynają ucztę. Mi się podoba.
Ze ścian wokół nas dobiega szyderczy śmiech. Demony szykują zasadzkę. Powinny lepiej przemyśleć ten plan. Miałem wielkie szczęście, że poznałem skomplikowaną historię barbarzyńców. Jednak o genezie tych potężnych wojowników mam w najlepszym wypadku mgliste pojęcie. Legendy mówią, że to dzieci Bulkatosa, starożytnego uosobienia ideałów siły, męstwa i odwagi. Spodziewałem się czegoś więcej. Zło otacza te twierdze. Musimy chronić niewinnych. Pechowy dzień. Zazwyczaj ich przybycie zwiastują piekielne wstrząsy.
Behemoty owe poruszają się wolno i ociężale, tłukąc potężnymi pięściami w ziemię. Wiele twierdz ugięło się pod naporem ich miażdżących uderzeń. Jeszcze więcej przeciwników piekła padło ofiarą gniewu. Modlę się, by nigdy więcej nie pojawiły się w naszym świecie. Pojednaj się z bogami, byle szybko. Niech będzie tą zgubą. Krzyżowcy złożyli śluby, że poświęcą życie na poszukiwania. Nikt spośród wojowników i wojowniczek nie wierzył, że to on lub ona będzie wybrańcem, który zakończy krucjatę i usunie zepsucie. Wierzyli, że poszukiwania uszlachetniają ich, że dyscyplina ich życia i drogi to prawdziwy cel ich wędrówki. Krzyżowiec miał odnaleźć spełnienie w samej wyprawie. Sługi, ludzie sądzą, że ukryją się za wątłymi murami. Do tej pory ujrzeli jednak zaledwie ułamek potęgi piekła. Jeszcze nie teraz. Utopimy ich w naszym grzechu.
Dziewczyna wciąż jest słaba. Nie spodziewa się ataku z dołu. Wyślijcie wygłodniałą bestię. Twierdza nie została stworzona do obrony przed demonami. Przybywasz za późno. Mój wygłodniały sługa jest już... Spotkałem kiedyś bełkoczącego pijaka, który twierdził, że przeżył bliskie spotkanie z sukkubem, demonicznym stworzeniem o ciele i twarzy pięknej kobiety. Powiedział, że diablica rzuciła na niego klątwę, a jego przyjacielowi wyrwała serce oraz, że sam ledwie uszedł z życiem. To prawdy. Współcześni młodzi mężczyźni lubią przesadzać w relacjach ze swoich podbojów. Muszę wrócić.
potęgą Zakharum. Jesteśmy tu sami. To przez ciebie zginął Belial. Z bezgraniczną przyjemnością odgryzę mięso z twoich kości. Większym z przybocznych Asmodana posiada aż 4 paszcze. Niepohamowany apetyt jest niewątpliwie jego najsilniejszą bronią. Jego żółć i trujące ekskrementy są równie zabójcze. Kiedy ostatni raz widziano, jak walczy, władca obżarstwa pochłonął 500 aniołów w całości wraz z włóczniami. Większość tych żołnierzy to jeszcze młodzicy. Myślisz, że któryś brał kiedyś udział w bitwie? Nie, ale jutro to się zmieni. Wracam do miasta. Puste zwycięstwo nad bezużytecznym narzędziem. Opóźniasz jedynie nieuniknioną porażkę. Wasze mury nie stały się mocniejsze, a nasze ataki nie będą słabnąć. Kamień i tak będzie mój.